To frustrujące. Łatwiej dotrzeć do handlarzy bronią i narkotykami. Ale ten półświatek jest inny, bardziej mroczny. Jesteśmy. Stajemy pod pralnią, gdzie mieliśmy czekać. Oczywiście go nie ma. Może Alfons nas obserwuje i sprawdza, czy nie jesteśmy z policji. Może powinnam wysiąść, rozejrzeć się i powiedzieć mu, że mam czerwoną kamizelkę. Co jest? Robicie zdjęcia? Filmują mnie. Wracaj do samochodu. Sama nie wiem. Schowajcie kamery, denerwują się. Poważnie? Tak. Jedźcie za róg pod 1609. Mamy adres. Zobaczymy. Z Western jedziemy do dzielnicy mieszkalnej pod wskazany adres. Po miesiącach prób mam szansę poznać mroczny świat Alfonsów. Po miesiącach wysiłków w końcu staję twarzą w twarz z czynnym Alfonsem. Chcę, żeby nazywać go Chill. To jego wspólniczka, Lady P. Na początku nie chcieliście podać nam adresu. Baliście się, że jesteśmy z policji? Pewnie. Tak jest w tej branży. Nawet nazwa się zmieniła. Kiedyś sutenerstwo było sutenerstwem. Alfons Alfonsem. Teraz jesteśmy handlarzami ludźmi. A to coś zupełnie innego niż sutenerstwo. Czym więc jest sutenerstwo? Chodzi o wybór. Dziewczyny widzą złoto, pieniądze, samochody. Co leci w radiu? Raperzy śpiewają o tym, ile mają dziewczyn. Dlatego dziewczyny chcą raperów. Widzą Ferrari, Lamborghini. Chcą tego. A kto jest następny po raperze? Alfons. Może dać ci wszystko. Narkotyki, seks i rock'n'roll. Tak to już jest. Może Chill naprawdę tak postrzega swoje życie. Ale myślę, że dla jego dziewczyn to bardziej skomplikowane. Jak znajdujecie dziewczyny? W klubach. Widzą nas w sekcjach dla VIP-ów. Balujemy. Oczywiście chciałyby siedzieć z nami, a nie ze zwykłymi ludźmi. Niektóre do nas zapraszamy. Kto? Ja. Podchodzą, widzą bogactwo, złoto, samochody i motory. Chcą zapalić zioło, wziąć ekstazy. A po kilku dniach okazuje się, że mają przynieść pieniądze. Trzeba płacić rachunki. Mają wybór. Mogą powiedzieć, że nie chcą. Ale 99,9% z nich myśli, mam zioło, mam ekstazy, mam wszystko, czego chcę. Dlaczego miałabym na tym nie zarobić? Naprawdę aż tyle dziewczyn? Nie szukamy najlepszych. Bierzemy te, które same tego chcą. Lub nas obserwują. Tak, to widać. Obserwują nas i wiedzą, że my je też. To wystarczy. W tej chwili już wiadomo, że dokonały wyboru. Chill twierdzi, że jego dziewczyny nie pracują na ulicy. Szukają klientów online. A tam ceny są wyższe. Co myślisz, kiedy nazywają cię handlarzem ludźmi? To bzdura. Gdybym spytał moje dziewczyny, powiedziałyby, że dzięki mnie trafiają do Miami, do Vegas czy na Florydę. Wozisz je? Nie. Kupuję im bilety i wysyłam na lotnisko. Wsiadają, odlatują. Kiedy wracają,
Odbieram od nich kasę przez aplikację i po wszystkim. To straszne, jak niewiele wiemy o podziemnej seks gospodarce. Według niedawnych badań nielegalny seks w samych Stanach to aż 5 miliardów 700 milionów dolarów rocznie. Z prostytucji ulicznej, internetowej, burdeli i salonów masażu. Nie ma jednak żadnych danych o tym, ilu jest pracujących alfonsów i ile jest ich ofiar.